krok, który jest realizacją idei integracji transportu publicznego w mieście. A jeśli mówimy o rozrywce, no to oczywiście wydarzenia sportowe wymagają przewiezienia w jedno miejsce dużych ilości osób w jednym mniej więcej czasie. Zatem dojazd do Ergo Areny, w której odbywają się ciekawe imprezy sportowe, ale i w drugą stronę, przecież tutaj z rejonu południowej części Gdańska czy Sopotu dojazd na imprezy, które mają miejsce w Gdyni, również dzięki temu połączeniu staje się łatwiejszy, wygodniejszy. No po prostu robimy istotny krok w kierunku integracji. Jest to jeden z wielu kroków, które jeszcze przed nami, takich możliwości integrowania, wiązania systemu transportowego gdyńskiego, korzystającego z trolejbusów, z gdańskim systemem opartym o tramwaje, jest jeszcze przed nami wiele, które możemy osiągać. No i w klimacie współpracy, dobrej współpracy z Sopotem i z nadzieją na współpracę z Gdańskiem, możemy to robić. Na razie trolejbusy dojeżdżały do pętli Sopot-Reja. Od 1 października trolejbusy linii 31 w wybranych kursach, tych, które odbywają się z Dąbrowy, z ulicy Miętowej, zamiast do pętli przy ulicy Reja skręcą w lewo z Alei Niepodległości w Sopocie w ulicę 3 Maja i następnie ulicą Władysława IV i Władysława Łokietka dojadą do pętli przy Ergo Arenie. Od listopada, kiedy pojawią się wszystkie nowe trolejbusy, już wszystkie kursy linii 31 zostaną przedłużone tą samą trasą do Ergo Areny. Początkowo startujemy z kursami co godzinę, docelowo będą to kursy co 30 minut.